Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będą lody. Lody kawowo-czekoladowe, bez jajek. Bardzo szybki przepis, bardzo smaczny. I naprawdę nie potrzeba od nas wielkich umiejętności cukierniczo-kulinarnych, żebym tak to nazwał. Zobaczcie, mam tylko czekoladę, mam mleko skondensowane, śmietanę i będziemy za chwileczkę robili kawę. I od tego zaczniemy, bo kawa musi delikatnie przestygnąć. Robię podwójne espresso. Dodamy kawę. Jaki zapach. Uwielbiam świeżą kawę. I możemy działać. Jaki aromat się unosi świeżo parzonej kawy. Ja po prostu to uwielbiam. Ja uwielbiam dobrą kawę. A to jest coś wspaniałego. Przelewam do miseczki, żeby przestygła. A w tym czasie ubijemy śmietankę na sztywno, na pół sztywno, o może w ten sposób. No i gotowe. Zobaczcie, taka konsystencja. No i teraz będziemy łączyli espresso z mlekiem skondensowanym. Całą gramaturę i proporcje znajdziecie w opisie filmu. Dokładnie łączymy. Gotowe. Mleko i kawa połączone. Również na chwileczkę odstawiam. Teraz biorę pół tabliczki ciemnej czekolady i dokładnie ją posiekam. Gotowe. I możemy teraz połączyć czekoladę z mlekiem i z kawą. Możemy połączyć ubitą śmietanę z mlekiem, kawą i czekoladą. I mieszamy delikatnie, żeby wszystko się dobrze połączyło. Masę mam wymieszaną, więc teraz przelewamy ją do foremki, w której będzie masa lodowa chłodzona. I teraz co następuje? Wkładamy to do zamrażalki i co pół godziny musimy to przemieszać do uzyskania pożądanej konsystencji. Nie może być ani za twarde, ani za miękkie, za rzadkie. Musi być takie, wiecie, w sam raz będziecie wiedzieli, wasza intuicja i fachowe wasze oko będzie wiedziało, kiedy te lody będą gotowe. A więc spotykamy się za jakiś czas. No i moje lody, zobaczcie, są gotowe. W foremce nie wyglądają najpiękniej, ale to ze względu na to, że musiałem je przemieszać co jakiś czas. Dobra, więc możemy spróbować, ale najpierw kawa. Kawa niech się nalewa, a ja nabiorę lody i włożę sobie je do miseczki. Łyżkę moczę w wodzie i jedziemy. Zobaczcie, jakie są. Jeszcze mogłyby z pół godziny posiedzieć, ale jest ok. Dwie takie kuleczki mi wystarczą. A to zaraz wyląduje z powrotem w zamrażalce. I
i mam czekoladowo-kawowe lody domowej roboty z trzech składników. Wow. Po prostu są przepyszne. I tutaj możemy jeszcze pokombinować z wafelkami, możemy pokombinować z jakimiś sosami. Kto co lubi, może sobie tutaj dołożyć. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i od czasu do czasu można sobie pozwolić na takie, wiecie, domowe, pyszne rarytasy.